Sporo w tym programie mówimy o Koronie Kielce ze względu na obecność naszego gościa i jeszcze raz do Kielce wracamy, bo w tym tygodniu Bartek Ignacik pojechał sprawdzić, jakim turbokozakiem jest Marcin Cebula. Zobaczymy efekty. Turbo Cebula. Wiesz co jest, jak nie wyjdzie, nagrywamy do skutku, nie? On ma być pierwszy, trzeba go wypromować. Proszę Państwa, w Turbo Kozaku coraz częściej stawiamy na młodość, stąd też dzisiaj Marcin. Cebula. Zwany roboczo. Cebul. Cebul. Bardzo dobry technik podobno, zaraz sprawdzimy. To się okaże. Marcin, życzę Ci rekordu. Dziękuję, zobaczymy. Ajajaj. Złe podpowiedzi słyszałem. Marcin, kto karne strzela w Koronie? Tak myślę, że tryto. Tryto? Tak, ćwiczy. Ale tryto jak kondycjowany, to kto? Maler, myślę, że Maler. Pan Cebula jest na którym miejscu? Nie, ja tam siedzę, nie pcham się do garny, zbytnio. Wal mu w środek. Budka suflera, nie podpowiadamy, halo. Teraz gdzie? Teraz go rozrzuć tam, gdzie jeszcze nie było, czyli była lewa, środek, teraz prawa. Bez wiary. Kiedy jest ostatni moment, kiedy możesz dotknąć piłkę? Ostatni moment, no więc sobie zobacz, czy ona jeszcze jest. Dobra, i jedziemy teraz na gwizdek. Dawaj. Tak właśnie myślałem. Co było? Tu. Co to mogło być? Oby przyniosło szczęście. Cebulą lepiej. Cebulą trafiłem. Ty dowolnych jesteś wytoczony w Koronie? Jeszcze tak. Jeszcze tak, ale jak długo to zobaczymy. Dawaj. Wrzesień! Dawaj. Jednego. Panowie, co to za zmiana? Michał Wrzesiecki, tak zwany celebryta, także myślę, że da sobie radę i 20 będzie. Tak, że się na 20 trafi. Odpowiedzialny w Koronie za? Za obronę. Za obronę. W bronie. Musisz. Tak jest! Dziękuję, do widzenia. A to zróbcie zmianę powrotu. Panowie, to będą pierwsze w historii rzuty rożne z przeszkodami. Panowie, jakiś doping? A ile jest punktów za? Punktów? 10 za poprzeczkę. Okej, jest. Wystarczy powiedzieć ile punktów i od razu jest łasy na punkty. Tak wiem, to jest łatwiej. Słuchaj, przypominam, że za poprzeczkę jest 10 punktów. Aj!
much more than I need to be. Trzy, dwa, jeden, poszło! Poszło. Raz, dwa, trzy, 9. On to polubił. 10. 11. Przyspiesz. 12. Przyspiesz. 13. 14. Końcówka, końcówka. Ostatni. Poszedł. I teraz na piłkę. Pazernie. 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 Ale jak go do was ciągnęło? Kiedy pierwsza bramka w Ekstraklasie? To są pytania od naszych widzów. Myślę, że jak najszybciej, no ale zobaczymy. Ważne, żeby korona wygrywała. Teraz gracie, powiemy Państwu szczerze, kręcimy odcinek kiedy? W środę, gracie w piątek. Tak. Czyli jak w niedzielę Piotr Malarczyk będzie w studiu, to już będziesz miał bramkę. Mam nadzieję. Zakład. Dzięki wielkie. Dzięki. To jest nasz Mateusz. Tunej. Tak. I mówi, że... Jest to wiele lepszy niż Cebul, tak? Więc chciałby pokazać swoje próbkę swoich umiejętności. Tylko prosiłby o jedną konkurencję i... Tak. 13! Jeszcze dwa! 14! Dawaj, dawaj! Poszedł! Dawaj! Dawaj, dawaj!